Seniorzy w obliczu epidemii, osoby starsze, chore bądź samotne właśnie teraz potrzebują szczególnej opieki. Z pomocą ruszył już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Dębickiego Domu Seniora zbierają listy potrzeb od swoich podopiecznych i robią zakupy. W dostarczeniu produktów mogą liczyć na wychowawców placówek wsparcia dziennego z Kranapaka. Na dzień dzisiejszy mamy 14 środowisk, gdzie musimy dotrzeć, przywieźć niezbędne artykuły, które są im potrzebne do codziennego funkcjonowania. Są to nie tylko artykuły spożywcze, bo również mamy apteki, czyli są leki, są środki pomocnicze, mamy pampersy, wkładki urologiczne mamy w jedno środowisko. Także staramy się na bieżąco zabezpieczać potrzeby podopiecznych. Nie tylko tych, którzy są objęci usługami, ale też osoby, które dawniej korzystały z naszej pomocy, a teraz na przykład nie korzystają, dzwonią do nas, proszą o pomoc, więc jesteśmy i pomagamy. Gdyby ktoś chciał nam z zewnątrz pomóc, no na pewno jest to kwestia dostarczania już zakupionych artykułów. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli nam podopieczny poda, że jest to jogurt z jego belli, to on nie weźmie innego jogurtu. Jeżeli na przykład napisał, podaje nam, że chce mały przecier pomidorowy, jeżeli kupimy mu duży przecier, to on go nie weźmie, bo chce mały. Bardzo ważną rzeczą jest to, że oprócz pomocy w formie zabezpieczenia tych niezbędnych artykułów spożywczych, czy chemii, czy apteki, leków, mamy też środowiska, gdzie mamy chorych leżących, gdzie każda z pielęgniarek musi dotrzeć, opiekunek, do chorego, żeby go umyć, przebrać, podać leki, zrobić toaletę przeciwodleżynową. Więc tu są środowiska, gdzie my mimo wszystko docieramy tam i musimy dotrzeć, bo jak mówią moich pracownicy, jak nie my, to kto? Są to osoby, które mieszkają, są to starsze, często gęsto mieszkają mąż z żoną, staruszkowie mają ponad 80 lat, więc żeby im pomóc, musimy tam być rano, południ, żeby podać też leki, nakarmić, przebrać. Więc to też tak wygląda nasza praca, gdzie jesteśmy wskazani na to, że mimo że nie powinniśmy opuszczać pomieszczeń, po prostu musimy iść, bo jest tam ktoś, kto na nas czeka. Pamiętajmy o tym, że seniorzy są w grupie podwyższonego ryzyka. Zachorowanie na COVID-19 może być dla nich bardzo niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, aby pozostali w domach, gdzie są najbezpieczniejsi. Chcesz pomóc sąsiadom, którzy potrzebują pomocy? Zrób im zakupy, wynieś śmieci. To tak wiele, a znaczy tak dużo.